Pixar w pudełku. Zanim zajmiemy się funkcją sklejaną, pokażę Wam dział animacji w Pixarze. Ciągle pracujemy nad filmami, ale plan zdjęciowy nie istnieje. Pracujemy przy komputerze. To nie musi być nudne. Ponieważ ta praca wymaga kreatywności, staramy się, żeby Pixar kreatywności sprzyjał. Dział animacji składa się z kilku części, z różnych gabinetów. Każda część ma inny styl. Tu jest dżungla. Liany, liście, zamek. Sam pokój przypomina wrak samolotu. To jest miejsce spotkań animatorów. Mamy nawet stanowisko do grania na żywo. W wolnym czasie jestem DJ-em, więc w swoim gabinecie umieściłem płyty winylowe i adapter. Najpierw pokażę kilka metod używanych w animacji ręcznej, a potem przetworzymy to komputerowo. Animujemy piłkę metodą rysowania progresywnego. Zacznę od pierwszej klatki. Biorę drugą kartkę. Dzięki kołkom jest równo. Rysuję drugą klatkę. Teraz klatka trzecia. I czwarta. Jak widzicie, rysuję klatki po jednej w kolejności. Gdy skończę, skanuję rysunki i będzie można je odtworzyć. Rysowanie progresywne w komputerze działa tak samo. Wypróbujcie to w ćwiczeniu interaktywnym. Przeciągnijcie piłkę tam, gdzie ma być na początku animacji, przejdźcie do kolejnej klatki i przesuńcie piłkę. W każdej klatce trochę dalej. Róbcie tak w kolejnych klatkach. Gdy skończycie, wciśnijcie play, żeby odtworzyć animację. Zobaczmy, jak Wam pójdzie.